Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Biologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Układ nerwowy to zbiór wyspecjalizowanych komórek pozostających ze sobą w złożonych relacjach funkcjonalnych i strukturalnych, odpowiadający za sterowanie aktywnością organizmu. Elementami układu nerwowego są mózgowie, rdzeń kręgowy, nerwy obwodowe z zespołem receptorów, zwojów i efektorów. W układzie nerwowym można wyróżnić część autonomiczną, niezależną od woli, kontrolującą m.in. pracę serca, wydzielanie soku żołądkowego, perystaltyka jelit, somatyczną, w większości zależną od woli, reguluje m.in. pracę mięśni. Układ nerwowy jest zbudowany z wyspecjalizowanych komórek nerwowych zwanych neuronami. Neurony są położone w otoczeniu glejowych łącznotkankowych komórek, zapewniających warunki dopełnienia złożonych czynności. Dendryt doprowadza bodziec do komórki, neuryt przekazuje bodziec odkomórkowo, bodziec w komórce zostaje przekazany dalej za pomocą różnicy potencjałów i uwalnianych za jej pomocą przekaźników. Impulsy nerwowe, np. ciepło, docierają do receptorów i je pobudzają. Pobudzenie przekazywane jest dalej do ośrodków znajdujących się w części centralnej układu nerwowego, mózgowiu, rdzeniu. Tam sygnał jest przetwarzany w zwojach nerwowych i w formie pobudzenia przesyłany dalej do tzw. efektorów. W ten sposób bodziec, który zapoczątkował cały ten mechanizm, wywołuje reakcję organizmu, np. po cenie. A schemat działania określany jest jako łuk odruchowy. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.